Witam. Korzystając z wolnej chwili, zapraszam dzisiaj na mały spacer po ogrodzie warzywnym. Mamy początek czerwca, pierwszy tydzień czerwca. Tak to się prezentuje tutaj w tej chwili. Zaczynamy od lewej strony marchew, cebula. Tutaj znów ponownie marchew. I tutaj ten rządek po lewej stronie jest, to są nasiona na taśmie, a ten po prawej rządek marchwi jest, marchew była siana z ręki. I nawet z daleka widać, jaka jest różnica w zagęszczeniu, a bliżej to już w ogóle. Tu nasiona z taśmy, a tutaj o. Wysiewane ręcznie. No i co? I tak mi się wydaje, że najlepiej to z tych warzyw korzeniowych to wzeszła pietruszka. Co akurat u mnie jest dziwne, bo tutaj u mnie jest pietruszka jest strasznie kapryśna. Bardzo często trzeba na nią długo czekać, żeby wzeszła w ogóle. Czasem nie wzejdzie, czasem wzejdzie rzadko, a w tym roku jakoś bardzo ładnie tu powschodziła. To taka, można powiedzieć, niespodzianka jak dla mnie. No i co, i dalej koperek. Tutaj mam, to jest seradela. Akurat jest przeznaczona na zielonkę dla kur, żeby kurki też sobie troszkę zielonego pojadły. Co i buraczki. Obok buraczków fasolka szparagowa. I tutaj por, seler i kapusta. Teraz jak ktoś się zastanawia, na co to i po co. O właśnie, ta folia tutaj, te kawałki folii. To jest zrobione jako odstraszacz dzikiej zwierzyny, szczególnie zajęcy. Taki mam tutaj problem, że bardzo często pojawiają się zające. Już od kilku lat zresztą. I trzeba tak to jakoś zabezpieczać. To troszkę szeleści, troszkę się błyszczy. Te kawałki folii i naprawdę zdaje to egzamin. I co ciekawe, tu jest kapusta obok i jeśli ten zające miałyby wybierać między kapustą a selerą, to sobie zjedzą listki selery. To jest właśnie bardzo ciekawe, że nie chcą jeść kapusty, tylko jedzą seler. To idziemy dalej. Cukinia. Jest jaka jest. Rośnie. Tak ogólnie, no to przez te chłody, chłodny maj, to wydaje się, że te, szczególnie te warzywa ciepłolubne, rośliny ciepłolubne są opóźnione. Bardzo dobrze będzie to widać na ogórkach, ale to przejdziemy za chwilę do nich. I tutaj mam dynię. Kilkanaście sztuk dyni. To akurat jest dynia o niewielkich rozmiarach, więc nawet posadzona jest dość blisko siebie. Nie robi to żadnego problemu. No i co, pomidory. Wyglądają jako tako.
Widzę, że nawet zaczynają niektóre kwitnąć. Wysadzane były coś po 20 maja, czy chyba nawet dokładnie 20 maja. Tutaj mam chryzantemy. Tak się prezentują. Dość niepozornie na razie, ale z tego naprawdę do jesieni będą duże kwiaty. No i właśnie te ogórki. One teraz dopiero jak się zrobiło tych kilka dni cieplejszych, można powiedzieć, że dopiero ruszyły, dopiero zaczęły mi się pojawiać te trzecie i tu czwarte liście. Można powiedzieć, te liście właściwe, a tak to praktycznie od momentu, kiedy wzeszły, cały maj stały w miejscu. Kilka sztuk wyleciało, musiałem dosadzić. Te są większe, no bo to są ogórki z rozsady, więc są troszkę większe. One stały, rozsada stała pod folią. Tak to wygląda. Jedziemy dalej. Ziemniaki. Przejdę, stanę wzdłuż redlin, to będzie to lepiej widać. Ale też nie wszystkie jeszcze wyszły. To też jest spowodowane jest to chłodem. Tak wyglądają z tej strony. Tutaj mam marchew pastewną. To jest z przeznaczeniem jedzona dla kur. Troszkę zimą zawsze im się tą dietę wzbogaci o jakieś witaminy. No i tutaj na koniec działki jest posadzony słonecznik. Słonecznik uprawiam sobie z rozsady co roku. Wysiewam nasiona do wielodoniczek i wysadzam później. I tutaj o, jeszcze nie usunięty jarmuż. Ale tego nie będę usuwał. Na razie niech sobie kwitnie. O, bo zobaczcie. Mam nadzieję, że to widać. Raj tu jest dla zapylaczy. Jakieś pszczółki, trzmiele, jakieś inne owady zapylające. Także mnóstwo tego. A tutaj mamy obok, zaraz mamy truskawki, zaraz zaczną kwitnąć maliny. Także taki jarmuż kwitnący świetnie będzie te owady wabił. Tutaj jest czosnek. Bardzo ładnie się prezentuje. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jaka grubość? No ten jest dosyć gruby. No myślę, że na palec. Mięta, już można korzystać. Tu jest posadzona bazylia, też własna rozsada. Teraz dopiero była w tym tygodniu sadzona, więc ona jeszcze musi troszkę podrosnąć, żeby można było te listki zbierać. No i co, i tu jest zeszłoroczna pietruszka, ona już zaraz będzie kwitła. Więc na bieżąco się to usuwa. I
trzeba będzie pomyśleć o wysianiu nowej. Tutaj zakwit szczypiorek. Tu mam takie trzy rządki szczypiorku. Dwa mam już przycięte. I zobaczcie, jak to już ładnie tutaj odbija. Za chwilę przytnę tego i wtedy jakoś to się będzie rozłoży w czasie. To już będą wtedy, te dwa rządki będą dobre. Ten będzie przycięty i będzie sobie rósł, będzie świeży szczypiorek. Tu mi się bardzo rozrosła malina. To jest ta malina jesienna. Ale to dobrze, tak zostawiłem, bo sobie po prostu to później porozsadzam i będzie z czego porozsadzać tutaj. Nie będę musiał wybierać tutaj z pomiędzy tutaj roślin, tylko sobie tutaj wybiorę. No i truskawki. Za chwilę zaczną się owoce czerwienić. Ale jeszcze kwitną, jeszcze owoce wiążą. Tam z tyłu borówka też kwitnie. Tu mam paprykę. Też dopiero co wysadzona. No i tutaj dwie skrzynki z buraczkami. Będzie trzeba je troszkę porozsadzać. Siane po jednym nasionku w otwór, ale to i tak zdarzy się, że wyjdzie ich kilka z jednego nasiona, czy tam też koszyczka nasiennego, a zdarzy się, że w ogóle nic nie wzejdzie. Takie to są uroki. Jeszcze na koniec pomidory w tunelach. Wyglądają zdecydowanie lepiej niż te na dworzu. Zaczynają kwitnąć też. Jeden tunel. Drugi tunel. Te już bardziej kwitną. No to są jeszcze niedobitki słonecznika. Właśnie rozsada słonecznika. Jeszcze można dosadzić. I na koniec tutaj tunel trzeci, najmniejszy, gdzie jest tutaj sobie zawsze trzymam rozsadę. No i tu po lewej stronie jest wysiana gorczyca jako poplon, przygotowana tutaj pod wysadzanie tych pomidorów. One dopiero będą wysadzane w czerwcu. Ja tak określam, że to są takie pomidory na późniejszy trochę zbiór. Jak te, które są w tunelach, już troszkę ten pierwszy wysyp się skończy, to te tutaj w tym tunelu dopiero, można powiedzieć, zaczynają owocowanie. I to jest taki późniejszy zbiór. Dobrze, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.